Dzień dobry, witam szanownych Państwa. W Szczecinie dzisiaj Waldemar Krysiak, znany jako gej przeciwko światu, prawicowy gej. Tak, dokładnie. Nie mam pojęcia teraz, jak zrobimy dalej, albo tłumaczysz ty, albo ja. Także... Tłumacz, kim jesteś. Krótko. To jest tak, najprościej mówiąc. Przyznaję, że kiedyś byłem samemu lewicowym, tęczowym aktywistą. Może to błędy młodości, po części pewnie tak, po części głupota. Po części też w każdym z nas jest taki zaprogramowany pęd, by zmieniać świat. Tylko że w pewnym momencie zrozumiałem, że lewica oszalała, że ruchy LGBT, sam jestem gejem, ruchy LGBT, to co starają się osiągnąć złymi metodami, a część tego, co osiągnąć chcą, jest absurdalnym pomysłem. Więc stwierdziłem, że skoro z wiekiem moje poglądy stają się coraz bardziej konserwatywne, skoro organizacje tęczowe blokują jakąkolwiek rozmowę, blokują moje pomysły, komentarze, to zrobię samemu coś pozytywnego, zacznę samemu działać. I tak powstał mój pierwszy blog, Gej przeciwko światu, niewola babilońska. I o tym zaraz, bo jesteśmy teraz na Placu Solidarności, na placu historycznie bardzo ważnym dla Szczecina. Tutaj ginęli w grudniu 70 roku ludzie zabijani przez komunistyczną władzę. Dzisiaj w tym miejscu organizowane są tęczowe marsze, stąd wyruszają. Organizowane są te czarne wszelkie protesty związane z aborcją. I próbuje się zawłaszczyć ten plac. Jest też z mojej kampanii wyborczej słynne to, że przypisano mi próbę dezynfekcji tego placu po ideologii LGBT, o czym zaraz porozmawiamy, co nie było prawdą, bo to nie był mój pomysł. Tutaj miała powstać pikieta prorodzinna, ale o ideologii LGBT zaraz porozmawiamy. Tylko takie pytanie na początek. Jesteś w Szczecinie już chyba któryś raz. Ja bardzo lubię Szczecin, często przyjeżdżam. Powiedz mi, czy tutaj, może chodźmy, przejdźmy się po Szczecinie. I takie pytanie na sam początek. Czy w Szczecinie albo w jakimkolwiek innym polskim mieście spotkało Cię coś takiego, że wchodzisz do restauracji, wchodzisz do jakiegoś hotelu, baru, pubu i nie zostałeś tam wpuszczony dlatego, że jesteś innej orientacji seksualnej? To jest argument, to jest historia Biedronia, prawda? Bo tak. On argumentował w Parlamencie Europejskim, że są w Polsce lokale, są miejsca, do których on, jako gej, nie ma wstępu. Także to są wymyślone historie. Mi się to w Szczecinie, ani w całej Polsce nigdy nie przydarzyło. To jest tak, może bądźmy realistyczni. Wiadomo, że na 40 milionów osób w Polsce gdzieś będą zdarzały się sytuacje, niestety, że mężczyźni idący za rękę razem zostaną zaatakowani. To wydarzyło się kilka miesięcy temu w Warszawie, gdzie jakiś psychol, idiota zaatakował jednego z takich mężczyzn, wbijając mu nóż w plecy. Także na 40 milionów osób zawsze znajdą się zwyrole, znajdą się osoby agresywne i niestety też pary homo, czy to mężczyźni, czy kobiety, będą atakowani. To się dzieje w Niemczech, w Polsce. Nie uważasz, że dzisiaj to jest tak naprawdę za bardzo pompowane? No nie, ja uważam, że znaczy pompowane jest. Takie rzeczy się działy na całym świecie. Dokładnie. I to nie tylko w stosunku do osób homoseksualnych. Dokładnie. Pompowane to jest. Także niestety te przykre przypadki się wszędzie zdarzają, natomiast są one pompowane niezmiernie przez wszystkie lewicowe, marksistowskie, tęczowe organizacje. To jest tak, złe rzeczy przydarzają się wszystkim ludziom, natomiast my skupiamy się tylko na tych wybranych, udając, że to jest norma, że Polska jest faszystowska, opresyjna, homofobiczna i tak dalej. Tworzy się specjalnie negatywną narrację Polski o Polsce po to, żeby móc z nią walczyć. No a kto będzie z nią walczył? No lewica. Tabliczki Strefa Wolna od LGBT Barta Staszewskiego. I spotykałeś się rzeczywiście właśnie z jakimiś takimi przypadkami homofobii czy atakowania Ciebie za to, że jesteś osobą innej orientacji seksualnej w Polsce. Jakoś często, nagminnie. Czy czujesz, żeby w Polsce był jakiś taki właśnie zamordyzm w stosunku do osób, które są innej orientacji seksualnej? Trzy rzeczy. Wydaje mi się, że sytuacja osób nieheteroseksualnych była w Polsce dość nieprzyjemna tak publicznie, do lat 90. mniej więcej. Ja się wychowałem na polskiej wsi, pozdrawiam tutaj Mazowsze, także nie wszystko wtedy było fajne, to przyznaję. Tylko że od tego minęło 20-30 lat, sytuacja się bardzo zmieniła i nie można mówić tutaj, że nie ma żadnego postępu. Dwa, sytuacja z Bartem Staszewskim, którego miałem
online jak dotąd, wielokrotnie okazję poznać tylko z najgorszej strony, histeryk, kłamca. Cała historia ze strefami wolnymi od LGBT jest zmyślona. To wiemy, mi się wydaje, wszyscy, bo nie ma w Polsce żadnej strefy, które byłyby wolne od LGBT. Geje, lesbijki, osoby bi mogą w Polsce żyć wszędzie, mają normalne życie, jeżeli są normalnymi ludźmi, w tym sensie, jeżeli się ogarną. Natomiast ta sytuacja, ta bajka Staszewskiego jest wykorzystywana non-stop. Nie w Polsce, de facto żadne ataki homofobiczne nigdy nie spotkały. Jedyny atak homofobiczny spotkał mnie w Berlinie, gdzie mieszkam na co dzień, dlatego też często jestem w Szczecinie, często jestem w Polsce ogólnie, do granicy nie mam daleko. No ale i ten jedyny atak homofobiczny spotkał mnie w progresywnym, postępowym Berlinie, gdzie ja i mój ex zostaliśmy obrzuceni kamieniami przez jakiegoś tchórza, który zaatakował nas od tyłu, przejeżdżając obok nas rowerem. Mieszkam w Berlinie i to kłamstwo o polskich strefach wolnych od LGBT słyszę tak co drugi dzień. I musimy zrozumieć, że dezinformacja na temat Polski w niemieckich mediach, w mediach ogólnie zachodniej Europy jest ogromna. Ludzie pytają się mnie, czy homoseksualność jest w Polsce legalna, czy geje siedzą w więzieniach, czy w Polsce... O obozy jeszcze nikt mnie nie zapytał, ale o więzienia tak. Czy w Polsce trafią do ciebie to robią? Po co jest Bart Staszewski? Po co te wszystkie organizacje LGBT, które krzyczą w Brukseli o tym, że tutaj są rzeczywiście nagminnie łamane prawa osób LGBT? Po co politycy tacy jak Biedroń kłamią z mównicy w Parlamencie Europejskim, że tutaj są jakieś bary, gdzie nie wpuszcza się osób homoseksualnych? Po co według ciebie to wszystko się dzieje? Wiesz, wydaje mi się, że to jest też problem kilkuwarstwowy, bo tak, ci zwykli ludzie, którzy klikają, lajkują rzeczy w internecie właśnie, młodzi, po części centrolewicowi ludzie, osoby też LGBT, powiedzmy, użyjmy tego dziwnego określenia. To są ludzie, którzy po części są, nie rozumieją sytuacji, albo są też zdesperowani. Możliwe, że w Polsce są potrzebne jakieś tam zmiany prawne, nie? Ja sam jestem na przykład zwolennikiem tego, żeby były... To zaraz też do tego przejdziemy. Żeby była formalizacja jakaś związków, nie? Żeby nie było tak, że dwie osoby, które żyją razem, były dla siebie obce kompletnie, żeby płaciły absurdalne podatki. Natomiast takie osoby jak Bart Staszewski istnieją po to, żeby Bart Staszewski robił karierę. Nie udawajmy, że Bart Staszewski przejmuje się losem polskich gejów i lesbijek. Jest to człowiek, tak samo jak wiele innych aktywistów, który nakręcając fałszywą narrację na temat własnego kraju za granicą, stara się wybić. Nikt nie jest prorokiem w swojej własnej wsi, prawda? Mhm. I ludzie nie znając Polski, często znając ją tylko z pocztówek, kiedy słyszą Polaka, który mówi, że jest w Polsce prześladowany, wierzą mu. Po części nie możemy mieć pretensji do nich, są naiwni. Na przykład Gaweł w Norwegii. Gaweł w Norwegii, z tego co wiem, zbiera właśnie chleb supermarketów, bo opisał ostatnio, w jaki sposób można w Norwegii wyżyć tanio. Także ucieczka z Polski aż no, tak uciekł mu... jako osoba homoseksualna, z żoną... jako biseksualna. Czy biseksualna, przepraszam, z żoną, z dzieckiem? No tak, on jest osobą biseksualną in spe. On dopiero będzie osobą biseksualną, ale już, ale jako osoba urodzona bi, się w tym kierunku rozwija, także pewnego dnia... Kolegę niedawno w sądzie pytano, czy... Skąd wie, że Rafał Gaweł nie jest syjonistą? Nie, bo... nie ma dowodu. Bo gdzieś tam na manifestacji ONR-u krzyczano właśnie jakieś rzeczy pod kątem syjonistów. A powiedz mi, bo rok czy dwa lata temu był taki słynny filmik, zresztą ja też go publikowałem, z Płocka, z marszu LGBT, gdzie pokazywano, jak dowożono kolejne osoby z kolejnych organizacji z całej kraju. Z całego kraju, ale nie tylko, bo również z zagranicy. Tutaj do Szczecina też przyjeżdżają całe autokary, na przykład z Niemiec na marsze LGBT. Tak, tak, to prawda. Powiedz mi, jak według ciebie wygląda, bo moim zdaniem to jest taki biznes już w tej chwili. Biznes dla tych organizacji pozarządowych, które po prostu żyją z tego, że wymyślają sobie dyskryminację, wymyślają sobie coś, o co trzeba walczyć, co tak naprawdę w dużej mierze jest fikcją. I coraz większe pieniądze, czy to z funduszy norweskich, czy to z Unii Europejskiej, czy to od lewicowych samorządów, takich jak województwo zachodniopomorskie, po prostu idą na to potężne pieniądze. Wydaje mi się, że wszelkie ruchy społeczne, jeżeli powstaną, urodzą się i nabiorą siły,
to tak jak ludzie nie chcą umrzeć, oni składają się z ludzi, te, one składają się z ludzi, te organizacje, także, żeby podać przykład, też w pewnym sensie odpowiedź na twoje pytanie. Feminizm dawno osiągnął te cele, które sobie postawił, prawda? Mhm. To jest tak, że w Polsce od 1912 roku i mężczyźni, i kobiety są równi, mają prawo wyborcze. Także to, że mężczyźni, i kobiety są różnymi ludźmi po części, sprawia, że osiągają różne wyniki, mają różne, podejmują różne decyzje w życiu. I to feminizm wykorzystuje, żeby mówić, o, w tej firmie nie ma tylu zatrudnionych kobiet, nie? Mhm. Więc to oznacza, że jest dyskryminacja, której de facto nie ma. I podobnie jest z tymi ruchami tęczowymi. One dokładają ciągle, przesuwają ten cel, tak żeby móc iść wiecznie w tym kierunku równości, o której ciągle słyszymy. Bo zwróćmy uwagę na to, jak wymyślane są problemy. Na przykład w Polsce nikt nikomu de facto do łóżka nie zagląda. Dorosłe osoby mogą robić seksualnie co chcą, natomiast lewica wymyśliła teraz problem praw reprodukcyjnych. Czym są prawa reprodukcyjne? Nie ma czegoś takiego jak prawa reprodukcyjne. Każdy dorosły człowiek może sobie znaleźć partnera seksualnego, natomiast to, jak teraz załatwi swoją antykoncepcję, to, jak załatwi swoje życie seksualne, jest jego decyzją i teraz państwo nie będzie się mieszało do tego, jak to sobie, prawda, kupuje prezerwatywy. Natomiast lewica wymyśla te problemy. O, tutaj nie ma kiosku, tutaj nie ma ginekologa, to oznacza, że te kobiety, ci mężczyźni są tam dyskryminowani seksualnie. I tak samo to wygląda w przypadku LGBT. Dobra, a mówisz, że nie spotkało cię nigdy właściwie w Polsce, czy teraz, w tych latach już, już jak jesteś dorosłą żadne osobą, ataki, żadne tak. ataki, ale gdzieś tam śledzę też twoje działania na Twitterze, na Facebooku, no i często pokazujesz, co wypisują do ciebie osoby ze środowisk lewicowych, czyli tak naprawdę prawica, że tak powiem, narodowcy cię nie atakowali, nie atakują. O, ze dwóch, może tam dwa lata temu, nie? Także... A atakują cię osoby o poglądach skrajnie lewicowych, atakują cię osoby ze środowisk no, związanych z tymi wszystkimi lewicowymi ruchami. Coś możesz o tym opowiedzieć? No bo to jest tak, nie udawajmy, że lewicy ruchom progresywnym, takim postępowym, chodzi o ochronę poglądów dla wszystkich. Im chodzi o ochronę poglądów dla nich samych i dla ich wyznawców, bo tak, jeżeli ktoś coś powie przeciwko na przykład transaktywistom, to wtedy to jest odczłowieczające, to wtedy to jest krzywdzące, to są poglądy szkodliwe społecznie. Natomiast, kiedy oni wyzywają mnie, ciebie pewnie też, od faszystów. No mnie to ciągle. No dokładnie. Od faszystów, od krzywdzicieli i tak dalej, okrutników. Wtedy to jest okej. Okay. To jest tylko taki wierzchołek góry lodowej. Prawda jest taka, że na w socmediach, na tych wszystkich zamkniętych grupkach zbierają się ludzie, którzy grożą ludziom innym, grożą ludziom o poglądach konserwatywnych. Śmiercią, pobiciem. Od kilku miesięcy, no od roku ponad już, wiem, że na niektórych grupach ludzie starają się aktywnie znaleźć mój adres, starają się znaleźć mnie po to, żeby, jak to mówią, mnie oklepać, albo żeby, jak to oni to nazywają... Osoby związane z tymi środowiskami, tak, LGBT. Albo ludzie, którzy wspierają tęczowe organizacje, albo organizacje lewicowe, albo ludzie bezpośrednio w nich zrzeszeni. Także kiedy czytam, że trzeba mnie przywołać do porządku, albo ktoś pisze, nie byłem zwolennikiem rozwiązań przemocowych, ale w jego przypadku jestem, albo trzeba mu sprzedać kulkę w łeb, nie? Także nie wiem, nie uważasz, że jest trochę tak, że te osoby, które mówią o tolerancji, które mówią o tym, że w Polsce są prześladowane osoby homoseksualne czy osoby transseksualne, tak naprawdę same wywołują tą wielką falę agresji. No o mnie na ulicach Szczecina co chwila jest jakieś matecki H, matecki K, rysowane sprayem nawet na siedzibach zaprzyjaźnionych ze mną stowarzyszeń. Mm. Czy po prostu pojawiają się non-stop bluzgi, tak?
I to właśnie od tych ludzi, którzy mówią, no na przykład radna Szczecina, która właśnie zawsze jest z tymi tęczowymi flagami, potrafi po prostu przy dzieciach, przy tysiącu osób bluzgać ludzi, którzy są po prostu z innej partii politycznej, którzy mają inne poglądy, a później bierze pieniądze na, czy tam organizacje z nią związane biorą pieniądze na walkę o tolerancję. No właśnie, jak walczyć z tą nienawiścią po tej lewej stronie? Bo to idzie w stronę takiej radykalnej agresji, co widzieliśmy po tych protestach związanych Antifa, Black Lives Matter. Z aborcją, znaczy no w Polsce, mówię już o Polsce. Tak. Bo w samym Szczecinie w ciągu ostatnich kilku miesięcy mieliśmy całą masę dewastacji kościołów, dewastacji miejsc pamięci, ale to przelało się przez całą Polskę. Organizacja, która tu w Szczecinie działa, Fidei Defensor, ponad 200 zgłoszeń wysłała w sprawie właśnie dewastacji. I to się też wiąże z nienawiścią do kościoła, no bo to jest tak, jak to się wszystko łączy. Właśnie jak oceniasz tą agresję? Znaczy, jak to powstrzymać? To jest moim zdaniem tak. Lewica nie walczy z agresją. Lewica walczy z przejawami agresji, które są prawdopodobnie prawicowe, może konserwatywne, nacjonalistyczne. To jest okej, nie ma problemu. Ja uważam, że nie powinno być przyzwolenia na przemoc. Natomiast lewica sama sobie udziela tego przyzwolenia na niszczenie mienia innych osób i na atakowanie ich bezpośrednio, bo kto to był? Lenin? Tak jestem prawie pewien, kto napisał, że nam pierwszym wszystko wolno, bo my podnosimy miecz nie po to, żeby samemu zyskać, tylko przeciwko niesprawiedliwości. I oni tak sobie wmówili, że im wolno wszystko, bo to, z czym oni walczą, jest złem. Musimy pamiętać, że dla ruchów postępowych, dla tych wszystkich Julek, Oskarków, świat dzieli się na dwie kategorie. Rzeczy, które lubią, to są wtedy rzeczy, które są prawem człowieka i powinny być darmowe. A wszystko to, czego nie lubią, jest szkodliwe społecznie, faszyzmem i trzeba to zniszczyć. Także jeżeli oni myślą, że walczą w imię absolutnego dobra, to co ich zatrzymuje przed spaleniem kościoła? A jak zatrzymać? Jak zatrzymać lewicową przemoc? Nie mam pojęcia, bo tak, ja wcześniej nazwałem Black Lives Matter jako przykład przemocy, bo tam podczas pierwszych zamieszek, zaraz po śmierci przestępcy George'a Floyda, zginęło w samym Chicago, 23 osoby zginęły. Także to jest coś, co idzie po części, w takiej zmniejszonej fali, ale idzie do Polski. I mi się wydaje, że rację miał Juri Bezmienow, agent KGB, który wyemigrował do USA podczas zimnej wojny i tam przypominał, że są specjalne plany niszczenia społeczeństw, dezintegracji tego, co ważne. No i on wymieniał to, że na początku mamy na przykład jest dezinformacja, jest demoralizacja. My na chwilę obecną jesteśmy właśnie na tym poziomie dezinformacji, demoralizacji. Więc to musimy zadać sobie pytanie, skąd się bierze. To miało miejsce w latach 60-tych, 70-tych. W latach 70-tych, mi się wydaje. Także musimy zapytać się, skąd się bierze ta demoralizacja i dezinformacja. Moim zdaniem największą rolę to jest to, co ja obserwuję. Bierze się ona od aktywistów. Aktywiści z reguły są lewicowymi aktywistami. Aktywizm jest lewicowym pomysłem. Ja wymagam i świat ma się dopasować. To jest aktywizm dla mnie. I lewicowi aktywiści z racji tego, że osoby lewicowe z reguły są bardziej mniej introwertyczne i bardziej medialne często, jest jakaś korelacja psychologiczna między tymi zjawiskami, mają fantastycznie zorganizowane media socjalne. To jest to, co też próbujesz po części, o co walczysz ty, żeby istniały media konserwatywne, prawda? Ale media lewicowe i socmedia lewicowe są super przygotowane. Od 2015 roku w Polsce nastąpił gwałtowny wzrost
wszelkich profili typu sok z buraka, typu wszelkie profile związane z organizacjami skrajnie lewicowymi. To jest... I one nie są blokowane, Facebook za to zajmuje się blokowaniem treści konserwatywnych. To jest tak, Replika, największy magazyn tęczowy w Polsce, może używać słowa na P, część napędowa roweru, która opisuje wulgarnie gejów. Jak ja użyję tego słowa... Nie mówmy, bo to pójdzie na Facebooka. Dlatego, a nie mogę, znaczy używamy, mi się wydaje, nie mówię tego słowa, także... Roweru miejskiego akurat nie ma w Szczecinie, bo pan prezydent rozpisał przetarg na tak, żeby akurat było na wiosnę i lato, więc... Ale części napędowe do rowerów są i kiedy Replika używa tego słowa, lewicowy, progresywny magazyn dla gejów, to jest okej. Jak ja, będąc samemu osobą homoseksualną, jak to oni mówią, używam tego słowa, to wtedy jestem kasowany, także taka jest równość, jeżeli chodzi o media, ale co chciałem powiedzieć, Sok z buraka to jest portal dla osób bardzo niepobłogosławionych intelektualnie. To ci, którzy to wyszli partyjny, z kolejki, kiedy Bóg rozdawał rozumy. Z ludźmi platformy. Tak, tak, tylko to jest, widzisz, odgórnie w pewnym sensie, prawda? Co mnie martwi, to... To jest za pieniądze odgórne. Dokładnie. Co mnie martwi, to spontanicznie, biologicznie w pewnym sensie powstające oddolne inicjatywy, nazwijmy to tak. Ale nie wiem, czy zauważyłem, na wykopie masz konto? Słucham? Masz konto na wykopie? Nie, nie mam, nigdy nie miałem. No to ja kiedyś miałem, no i kiedyś to był portal rzeczywiście mocno kucowski. To prawda. Taki prokorwinowy. No a w tej chwili ta lewica, sądzę, że tam już chyba bardziej jest widoczna. Tak pół na pół, mi się wydaje, bardzo mocno przejęty został przez postępaków, nie? I to tylko jako przykład podaję. Tak, tylko zobacz, wykop, ile osób codziennie odwiedza wykop? 50 tysięcy? Nie, dziennie powiem, czy miesięcznie, wszystko jedno. Wiem jak miesięcznie. Miesięcznie mają od 40 do 50 milionów wyświetleń. Dobrze. To jest no, dużo. To jest dużo, bardzo dużo, to prawda. Duża tylko grupa. Tak, na Instagramie są teraz setki skończonych idiotek, naprawdę najbardziej nieinteligentnych kobiet, jakie spotkałeś albo miałeś farta nie spotkać w życiu, które dzień w dzień wypisują takie bzdury jak w Polsce kobiety nie mają pieniędzy na podpaski, muszą wybierać, miliony kobiet wybierają między jedzeniem a tamponem. Albo odśnieżanie dróg. To w Szczecinie też dzieciaki robiły taką akcję, tak, żeby były darmowe tampony w szkołach. To jeszcze może bym zrozumiał, bo chcemy pomóc biednym kobietom. Nie, ale odśnieżanie dróg dyskryminuje kobiety. Dlaczego? Dlaczego odśnieżanie dróg dyskryminuje kobiety? Powiedz mi. Nie wiem, jesteś w stanie zrozumieć chorą logikę tych osób? Bo ja nie byłem na początku, ale to działa tak, posłuchaj. Że to za ciężka praca dla nich i nie mogą się tego podjąć? Nie, one nie chcą się tego podjąć, także nie oszukujmy się, że kobiety chcą parytetów dla śmieciarzy i odśnieżaczy, nie? Nic do ważne zawody, nie? Natomiast według tej chorej, pokręconej logiki Julek i Oskarków, kobiety częściej chodzą na pieszo z wózkami i mają rzadziej prawo jazdy, mimo że mogą je zrobić, tak samo jak mężczyzna, ja nie mam prawa jazdy, jakoś żyję. Natomiast te kobiety cierpią, bo muszą częściej chodzić na pieszo. Jeżeli droga jest nieodśnieżana, to ten śnieg bardziej kaleczy kobiece stopy. Także tak, tak pogięta jest logika lewicowa. Wróćmy do logiki lewicowej, czyli czy według ciebie jest coś takiego, jest rozróżnienie pomiędzy osobami LGBT a ideologią LGBT? Oj, czy w ogóle, tak. Czym w ogóle jest ideologia LGBT? Bo środowiska te lewicowe mówią, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak ideologia LGBT. Co to w ogóle według ciebie jest? Jak to rozróżnić? Ja bym to rozróżnił na zjawiska rzeczywiste i zmyślone, na problemy faktyczne i tych, których nie ma. To znaczy, jestem teraz tu w Szczecinie, nocuję u przyjaciół, pozdrowienia dla Jarka i rozmawiasz z największym homofobem Szczecina. To jest okej. Jak Dułek nic sobie nie robimy w tym sensie groźnego, złego, nielegalnego, to jest... Ludzie mogą mieć poglądy, jak chcą. Na co chciałem zwrócić uwagę. Nocuję u przyjaciół, oni też są parą homo. I po części mają takie problemy, że trudniej im odbierać pocztę, albo są ze sobą w związku od lat, a muszą, jeżeli jeden by dziedziczył po drugim, to płaciłby absurdalne jakieś tam 60% podatki, nie? To są realne problemy, którymi można by się w Polsce zająć, nie? Żeby poprawić sytuację par osób
par homoseksualnych. Natomiast oprócz tych problemów realnych istnieją problemy zmyślone, tak jak na przykład ten pomysł, że nie wolno krytykować. Nie wolno krytykować ruchów LGBT, bo to jest mowa nienawiści. Tak naprawdę większość polskich gejów nie miała pojęcia, tak samo jak ja, że istnieje jakaś mowa nienawiści przez lata, bo takie coś takiego nie istnieje. Krytyka nie jest nienawiścią. Do tego dochodzą takie zmyślone właśnie problemy, jak to, o czym mówiliśmy wcześniej, że kobietom odbiera się w Polsce prawa reprodukcyjne. Kobiety mogą się reprodukować tak samo jak wszyscy inni w Polsce. Rozmnażać po prostu. No a sama ta ideologia, co to według Ciebie jest? Ideologia LGBT. Ja bym powiedział, że ideologia LGBT jest, bo tak, my ciągle rzucamy tymi słowami w Polsce, ideologia taka, właśnie taka, jak taka. Jak to rozumiesz? Ja bym powiedział, że ogólnie istnieją ruchy neomarksistowskie, taka ośmiornica, która ma wiele macek. I jedną z tych macek będzie feminizm. Jedną z tych macek będzie tęcza. Będzie wiele innych macek. Ruchy miejskie na przykład są matką neomarksizmu. I teraz podstawowym pytaniem jest, czym jest neomarksizm w takim razie i dlaczego da się go dopasować do tych wszystkich różnych grup, nie? Moja odpowiedź najprostsza byłaby taka, że ten neomarksizm jest zawsze dwiema rzeczami. Jest założeniem, że istnieje, że świat dzieli się na dwie grupy. Na tych, którzy są dyskryminowani i tych, którzy dyskryminują. To jest jedna kategoria. Natomiast druga jest taka, że wszelkie hierarchie, podziały i tak dalej, jakieś tam wykluczenia są zawsze złe i są objawem przemocy, faszyzmu, ucisku. I zobacz, jak założymy to, to możemy wyjaśnić feminizm, bo on walkę klas, tą klasyczną, marksistowską, zamienia na walkę płci, czyli dyskryminujący są mężczyźni, dyskryminowane są kobiety, podział na kobiety i mężczyzn jest szkodliwy, trzeba go zniszczyć. Spełnia definicję. To samo jest z tęczą. Istnieją osoby hetero, istnieją osoby niehetero. Osoby hetero dyskryminują osoby niehetero, ten podział jest zły. Nie tyle trzeba go może zniszczyć, co trzeba zniszczyć tą dominację osób hetero. Też spełnia moim zdaniem definicję. I to samo będzie w przypadku wegan, na przykład szalonej pani Spurek. Jeśli ciągle myli z niemieckim nazwiskiem, Spurek. No i nasza europosłanka twierdzi, że istnieją zwierzęta ludzkie i pozaludzkie i zwierzęta ludzkie dyskryminują zwierzęta pozaludzkie. To jest podział, trzeba go zniszczyć. Trzeba wyrównać szanse wszystkich zwierząt ludzkich i pozaludzkich. Także czyli to wszystko jest neomarksizm. Jest to według Ciebie odłam neomarksizmu. Dokładnie. A co uważasz o osobach, które wykorzystują właśnie te ideologie do swoich celów politycznych? Bo na przykład moim zdaniem kariera Biedronia to jest zbudowana czysto i wyłącznie na tym, że mówi, że jest osobą homoseksualną i to właściwie nie wiem, co on więcej ma do zaoferowania poza tym. Poza tym, mi się wydaje, Biedroń ma do zaoferowania jeszcze kłębek kurzu, który składa się z dyskusji o tym, jak fajne jest środowisko, że trzeba być fajnym, możemy pogadać i usiądziemy i zrobimy tak, żeby było fajnie, a do tego trzeba zamknąć kopalnię. No to jest jeszcze może coś, co może dodać Biedroń. Nie wiem, co mam sądzić o ludziach, którzy chcą zniszczyć kraj. Co mam sądzić o ludziach, którzy nienawidzą wszystkiego, co zostało stworzone przed nimi? Można czuć tylko pogardę, moim zdaniem, bo mówimy o ludziach, którzy mają w sobie tyle pychy, że myślą, że wszystko, co było przed nimi, jest złe i to oni są pierwszymi, którzy wprowadzą ten idealny porządek. Próbowało miliony to już zrobić, oni będą pierwszymi, którym się uda. Dobra, a powiedz mi, jakie jest, bo mamy te osoby, które są tymi aktywistami, którzy chodzą, samozwańczymi aktywistami, znaczy samozwańczymi obrońcami. Często chyba nawet nie są homoseksualne. To nawet nie gra roli ostatecznie. No to tak, no nie gra to roli, ale ile według Ciebie jest takich osób, które sprzeciwiają się tym aktywistom, tym wszystkim osobom, które profanują kościoły, które wtykają tęczową flagę w pomnik Jana Pawła II? A ile jest osób, które się właśnie z tym nie zgadzają i które uważają, że to rzeczywiście szkodzi osobom, które są homoseksualne i chcą sobie żyć po prostu, egzystować, pracować? Wydaje mi się, że
Raz, trudno ocenić de facto te liczby. Ja mogę powiedzieć, co mi się wydaje. A wydaje mi się, że z jednej strony jest bardzo trudno. Jest bardzo trudno raz, że wyzwolić się z tego myślenia, że heteromatrix się dyskryminuje, czy coś takiego. To może być trudne. Z drugiej strony spotyka cię wielki hejt, taki zorganizowany hejt, kiedy powiesz cokolwiek, co jest sprzeczne z tą ideologią. Na przykład mój pierwszy występ, mi się wydaje, był w telewizji w Realu, gdzie nie powiedziałem ani nic szokującego, powiedziałem, że nigdy nie miałem problemu z moją orientacją, ale powiedziałem też, że moim zdaniem istnieją tylko mężczyźni i kobiety, że istnieją, takie są fakty, istnieją tylko dwie płcie i za to ludzie okrzyknęli mnie transfobem, nie? Także spotykasz się z tą falą hejtu za coś, co nie jest niczym złym. Nie zrobiłeś nic złego, a spotyka cię nienawiść, agresja. Także to utrudnia bardzo wielu osobom mówienie głośno o tym. Do tego dochodzi to, że osoby, które są, nazwijmy to najprościej, ogarnięte, z reguły nie mają czasu ani ochoty się w to bawić. Dlatego też wielkie propsy dla ciebie, że starasz się też zbudować coś pozytywnego, nie? Tą sieć wsparcia dla osób, które mają poglądy konserwatywne w mediach, w socmediach, nie? Bo moim zdaniem bardzo coś ważnego. I trzecia rzecz jest taka, że moim zdaniem jest osób nie heteroseksualnych, konserwatywnych wiele, bo orientacja ostatecznie nie determinuje twoich poglądów. Myślę, że większość osób homoseksualnych będzie... Większość, tu zaznaczam, że znakomita większość, będzie chciała jakiejś opcji formalizacji związku. No właśnie, większość osób nie interesuje ani adopcja dzieci. Co uważasz, że powinno się zmienić w Polsce pod kątem prawnym? Aha, uważam, że absurdem jest sytuacja, gdzie dwie osoby żyją ze sobą razem i nie mogą w żaden sposób tego związku sformalizować ze względu na płeć jednej z tych osób, bo jeden jest facetem, a drugi jest facetem. To jest dyskryminacja ze względu na płeć. Jestem w tym sensie jak najbardziej, zawsze to mówiłem, za tym, żeby istniały albo jakieś tam związki partnerskie, albo żeby istniała jakaś tam kategoria osoby najbliższej, coś, co pomaga ci normalnie funkcjonować. Jeżeli chodzi o te słynne pytanie, na przykład o adopcję dzieci i tak dalej, to są w dużym stopniu mity i legendy, te pompowane, o których mówiliśmy wcześniej, bo w krajach tak naprawdę adopcja dzieci, pary homoseksualne z reguły nie interesuje wcale. Spójrzmy na Niemcy. W Niemczech adopcja dzieci przez pary homoseksualne istnieje od lat. Ile tych par homoseksualnych adoptowało dzieci? Na 80 milionów osób? Tysiąc coś? To jest zjawisko marginalne, z reguły dotyczące... Ale tego nie popierasz, tak? Znaczy, najlepszą sytuacją, najlepszym otoczeniem dla rozwoju dziecka jest para składająca się z matki i ojca. I nie mówię tego dlatego, bo uważam, że geje są niebezpieczni dla dzieci, czy tam lesbijki je skrzywdzą. To są z reguły naciągane argumenty. Fakt jest jednak taki, że typowe role, typową funkcję dla obu płci są w stanie dostarczyć tylko obie płcie. Także dotyk matki jest ważny dla rozwoju dziecka, obecność ojca na przykład redukuje przestępczość wśród młodych mężczyzn. Idealnym przykładem jest czarne getto w USA, gdzie 1/3 chłopców dorasta bez ojca, co absurdalnie podwyższa przestępczość. Także najlepszą sytuacją dla dziecka jest matka i ojciec. Nie jest ani nic dyskryminującego, ani nic dziwnego. Powiedz mi, dlaczego taką wielką frustrację w tych środowiskach skrajnie lewicowych budziła ta kampania mamo, tato, dziękuję, że jesteście, promująca rodzicielstwo, promująca pozytywne, pozytywne po prostu wartości. Jednocześnie podobna kampania, gdzie wzywano rodziców, żeby nie dyskryminowali dzieci ze względu na potencjalną orientację, nie spotkała się z taką falą hejtu czy zniszczeń ze strony prawicy, tak? No nawet my, jadąc gdzieś tam ostatnio w powiecie gryfickim, podklejaliśmy taki plakat, żeby pokazać tym ludziom, że nie wolno po prostu niszczyć czyjegoś mienia. Wiesz, wydaje mi się, że tutaj muszę wrócić do mojego wcześniejszego wyjaśnienia o neomarksizmie. Neomarksiści uważają rodzinę za oryginalny, pierwotny faszyzm, bo znowu istnieją dwie grupy. Istnieją rodzice,
i dzieci. Rodzice decydują o dzieciach, także są tymi, którzy dyskryminują. Oni odbierają dzieciom wolność, prawda? No i trzeba to zniszczyć. I ludzie, którzy nauczyli się tego chorego, marksistowskiego, neomarksistowskiego myślenia, patrzą na rodzinę jako na źródło zła. Jednocześnie chcąc jej, bo podobno jest wielkie pragnienie rodzin wśród gejów i lesbijek, także jak można chcieć czegoś, czego pragnie się zniszczenia? Dobra, dzięki Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że się bardzo nie nakręciłem, a ja się nakręcam. Nie, spoko, spoko. Rozmowa będzie na Facebooku, na pewnie link na Twitterze, na YouTubie, oczywiście linki do kanałów. Wszelkich komunikacji Waldemara też tam znajdziecie. A to jeszcze się nie skończyło, hej, sorry. A ja szczególnie, szczególnie to wideo... szczególnie to wideo polecam wszystkim naszym tutaj lokalnym paniom aktywistkom, które tak dużo krzyczą w tym temacie. Pozdrowienia dla wszystkich aktywistów tęczowych. Trzymajcie się, chłopaki i dziewczyny. I tylko? To już cię za to zhejtują. Płci jest tyle co oczu, to jest prosto zapamiętać. Dobra, pozdrawiam serdecznie.